Na czym polega ten program? A więc jest to program randkowy, w którym 13 mężczyzn, homoseksualnych mężczyzn, będzie walczyło o moje względy, czy też moje serce. W skrócie. Czy to jest tak, że miałeś poczucie, że nie możesz znaleźć sam kogoś do kochania, do bycia i dlatego zgłosiłeś się do tego programu? Zastanawiam się, jakie są intencje, że dołączyłeś do niego? Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle w dzisiejszych czasach wszystkich aplikacji randkowych, gdzie tak naprawdę jesteś w stanie flirtować z 30 osobami i tak naprawdę, wiesz, no nic z tego nie wychodzi. Pomyślałem sobie, że wiesz, ja byłem przez ponad rok sam po jakichś ciężkich rozstaniach i innych związkach i stwierdziłem, że dlaczego nie, jakby mogę mieć aplikację, a tak naprawdę mogę kogoś poznać face to face od razu w różnych sytuacjach, jednak wiesz, to, że ktoś jest zamknięty mimo wszystko przez miesiąc w jednym miejscu, też jakby pewne rzeczy potęguje i pewne odczucia potęguje, więc jakby łatwiej było poznać taką osobowość danej osoby, tego jak reaguje z innymi osobami, jak z nimi rozmawia, czy nie wiem, czy jest tolerancyjna i otwarta, czy wręcz odwrotnie, jest zamknięta i niemiła, więc wydaje mi się, że to tak też dużo pokazało. Czy po tym roku już jesteś zdecydowany, faktycznie byłeś zdecydowany, żeby kogoś znaleźć? To brakowało ci kogoś? Tak, brakowało mi. Na początku myślałem, że jakby nic nie będzie, ale rzeczywiście w trakcie programu zaczęły rodzić się pewne uczucia i już więcej powiedzieć nie mogę. Czy jednak zwyciężyły, czy nie, to wszystko się okaże.